Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej kapitan Dariusz Chylewski melduje. Pododdział Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółnie Krajeńskim do uroczystej zbiórki z okazji pożegnania i przekazania obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółnie Krajeńskim. Dziękuję bardzo. Patrz. 31 marca 2016 roku serdecznie witam zaproszonych gości na czele z zastępcą kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, starszego brygadiera Bogdana Sowińskiego. Witam również wszystkich funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej Sępólna Krajeńskiego. Witam rodzinę odchodzącego komendanta powiatowego. Niestety przejmujący obowiązki dzisiaj jest sam, ale pewnie będzie jeszcze okazja, że jego rodzina dojedzie. Serdecznie wszystkich Państwa witam. Proszę zastępcę kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu, starszego brygadiera Bogdana Sowińskiego o dokonanie ceremonii zdania i przekazania obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Decyzja komendanta kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 marca 2016 roku na podstawie artykułu 13 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej oraz artykuł 104 i 130 Kodeksu Postępowania Administracyjnego odwołuję starszego kapitana magistra inżyniera Leszka Grugel z dniem 31 marca 2016 roku ze stanowiska komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. Na podstawie artykułu 130 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, gdyż jest zgodna z żądaniem wszelkich stron. Podpisał kujawsko-pomorski komendant wojewódzki brygadier magister inżynier Janusz Halak. Decyzja numer 205 przez 2016 komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 10 marca 2016 roku na podstawie artykułu 43 ust. 3 punkt 3 oraz artykułu 47 ust. 1 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej niżej wymienionego oficera zwalniam ze służby w Państwowej Straży Pożarnej. Starszy kapitan magister inżynier Leszek Grugel, syn Edmunda, z dniem 31 marca 2016 roku. Na podstawie artykułu 130 paragraf 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania jako zgodna z żądaniem stron. Tu następuje uzasadnienie i pouczenie. Decyzję podpisał starszy brygadier magister inżynier Leszek Suski. Poczet sztandarowy, wystąp! Proszę komendanta powiatowego o pożegnanie ze sztandarem. Panie brygadierze, starszy kapitan Leszek Grugiel melduje
zdanie obowiązków komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskiej. Dziękuję bardzo. Panie komendancie. Poczet sztandarowy, stop! Szanowni Państwo, to co chciałem powiedzieć na początku, jadąc tu do Państwa, zbliżałem się do Świecia, zadzwonił telefon, dzwoni Leszek, pytam się, czy mam zawrócić. Niewiele trzeba raport podrzeć, decyzję unieważnimy, jest okres odwoławczy. Po chwili zastanowienia mówi, nie, proszę kontynuować jazdę. Ładna pogoda, zrobimy to dziś. Więc jestem i to już się stało. Proszę Państwa, to z dniem dzisiejszym, 31 marca, Leszek Grugel obrał sobie datę, żeby się rozstać ze służbą pożarniczą. Dla mnie osobiście jest to również pewien sygnał, bowiem ja też powinienem pomyśleć o emeryturze, bo gdzieś tam uchodzimy na to, że należymy do tego samego pokolenia. I pewnie można było powiedzieć, że to naturalna kolej rzeczy. Osiągając pewien wiek, określoną wysługę, należy udać się na zasłużony odpoczynek. I to jest prawdą. Ale proszę Państwa, wykonywanie naszego zawodu, pięknego zawodu, dającego tak wiele satysfakcji, zawodu, który pozwala na samorealizowanie się w bardzo szerokim zakresie, bo to służba drugiemu człowiekowi, służba społeczeństwu przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. Służba nasza nie rozróżnia pory dnia, nie rozróżnia dni tygodnia, jak i również nie rozróżnia mniej bądź bardziej ważnych świąt. Każda informacja o potrzebie pomocy jest dla nas taka sama. Do każdej przystępujemy z taką samą starannością i odpowiedzialnością, bo tego od nas wymaga społeczeństwo. Szanowni Państwo, mógłbym jeszcze wiele powiedzieć o walorach naszej służby, o sposobie jej pojmowania i rozumieniu. Ale pozwólcie, że skwituję to stwierdzeniem, że jeżeli ktoś dość dokładnie obserwował zachowania, sposób pracy, podejście do zadań, jakie stawiała i stawia dzisiejsze pożarnictwo w wykonywaniu zadań przez pana kapitana Leszka Grugla, to ja w tej komendzie jestem spokojny o dalszą pracę i służbę. Komenda w Sępólnie nie należała do łatwych w kierowaniu. Ale panu Leszkowi przez blisko 9 lat udało się kierować i dowodzić z dużym powodzeniem, osiągając wiele sukcesów na wielu płaszczyznach. I mimo, że nasza współpraca trwała tylko 5 lat, może to niewiele, ale ja bardzo szybko wiedziałem, że jeżeli coś powierzam do wykonania zespołowi ludzi kierowanemu przez pana kapitana Grugla, to mogę być spokojny, bo wiedziałem, że będzie wykonany z wielką starannością i właściwie. Dziś gratuluję tego zespołu ludzi. Ludzi odpowiedzialnych, zdyscyplinowanych, znających i rozumiejących służbę właściwie. Życzyłbym sobie i wszystkim, aby następca, niezależnie kto nim będzie, kierował tą jednostką w podobny sposób. I chcę Państwu powiedzieć, że zadania następca ma ułatwione, w przeciwieństwie do pana Leszka Grugla, bo przejmuje organizm, który jest na właściwym torze funkcjonowania. W mojej ocenie wystarczy właściwe zrozumienie ludzi, troska o nich, a kolejne sukcesy są murowane. Proszę Państwa, pan starszy kapitan Leszek Grugel z pożarnictwem związał się na prawie 37 lat. W 1978 roku rozpoczął naukę w Szkole Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Po jej ukończeniu podjął pracę
pierwszą pracę w Komendzie Rejonowej Straży Pożarnych w Chojnicach. Początkowe lata służby komendanta Grubla wskazują na pewne poszukiwania czegoś nowego. Jawi się nam nawet trochę takim niepokornym, ale tamte czasy nie gwarantowały pewnej stabilizacji. Po 3 latach pracy zapragnął zasilić szeregi Zakładowej Zawodowej Straży Pożarnej PKP Chojnice. Przygoda z koleją trwała 5 lat. Po tym czasie dbał o właściwą realizację zadań ochrony przeciwpożarowej Przedsiębiorstwa Produkcji Leśnej w Brusach. I przychodzi, proszę Państwa, rok 1992. Zawodowa Straż Pożarna ówczesna przechodzi do pewnej historii. Powstaje nowa formacja ratownicza o nazwie Państwowa Straż Pożarna, do której szybciutko pan Grugel biegnie. Zostaje zatrudniony w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tucholi. Tam zostaje skierowany do służby w JRG i do roku 2007, zajmując różne stanowiska, do dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej włącznie, kończy służbę. W tym okresie przez cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i ogólne. Kończy studia w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, uzyskując tytuł inżyniera. Dalej nie zwalnia tempa. 2 lata później broni pracę magisterską na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Proszę Państwa, rok 2007, powołanie na komendanta powiatowego w Sępólnie Krajeńskim. I ten czas, to powołanie okazuje się jak najbardziej trafne, bowiem komendantura pana Leszka Grugla to wielka dbałość o dobre warunki służby. Od tych lokalowych, co mamy okazję zobaczyć, po sprzętowe, co też czujemy. To ogromna troska o właściwe funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To dbałość o stan wyposażenia i wyszkolenia członków wszystkich jednostek ochotniczych straży pożarnych. To właściwa współpraca ze strukturami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Komendantura pana kapitana to nade wszystko finezyjna i staranna dbałość o współpracowników. To umacnianie właściwych relacji, to wreszcie oddawanie im właściwego szacunku i uznania. Ja dziś w obecności całej załogi tobie, Leszku, mówię dziękuję. Dziękuję za wszystko, co zrobiłeś na rzecz szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Dziękuję za godne reprezentowanie naszej formacji i w naszych strukturach, i poza nimi. Odchodząc ze służby, masz wszelkie prawo nosić głowę podniesioną wysoko. I na zakończenie przyjmij moje życzenia. Ja przede wszystkim życzę tobie dużo, dużo dobrego zdrowia. Ale i szczęście emerytowi też się przyda. Realizuj swoje hobby i nie zapominaj o naszej formacji. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, życzenia z tej okazji oczywiście skierował komendant wojewódzki, pan brygadier Janusz Halak, ale również prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych dróg Zdzisław Dąbrowski. Te życzenia, jak i również drobny upominek. Upominek, który będzie przypominał tobie gmach Komendy Wojewódzkiej. Myślę, że będziesz go tylko dobrze wspominał, bo ja w pamięci nie znajduję powodów, do których, czy w związku z którymi byś przyjeżdżał do Torunia i do tego gmachu wchodził, które byłyby nieprzyjemne. Proszę o przyjęcie właśnie.
Szanowni Państwo, w służbie tak jest, nie tylko w służbie, ale w każdej pracy tak jest, że musi być pewna ciągłość dowodzenia i kierowania. Stąd też decyzja Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 30 marca 2016 roku na podstawie artykułu 13 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej w związku z artykułem 21 ustawy z dnia 5 sierpnia o zmianie ustawy regulującej warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, powierzam z dniem 1 kwietnia 2016 roku pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sembólnie Krajeńskim panu starszemu kapitanowi magistrowi Tomaszowi Kabatowi, pełniącemu obowiązki służby na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sembólnie Krajeńskim. Dalej następuje uzasadnienie. Pouczenie podpisał Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki, brygadier, magister inżynier Janusz Halak. O zabranie głosu proszę odchodzącego ze służby. Drodzy Państwo, chciałbym przywitać, jest wśród nas radny Sejmiku Wojewódzkiego, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa, również druh, pan Marek Witkowski. Serdecznie witam. Zdążyłeś, Marku, na to, co chciałem teraz powiedzieć, a ja zdążyłem zapomnieć, co chciałem powiedzieć. Ale już tak bez wzruszeń, do wszystkich strażaków, z którymi pracowałem 9 lat prawie, chciałbym wam serdecznie podziękować. Podziękować wam chciałbym za to, że wspólnie rozbudowaliśmy tą komendę, że wspólnie pozyskaliśmy sztandar dla tej jednostki. Nawet udało nam się w tym dniu polatać trochę śmigłowcem nad Sępólnem. Również dziękuję za to, że udało nam się kupić 5 nowych samochodów. Bardzo wam dziękuję za to, że organizując Mistrzostwa Województwa w sporcie pożarniczym we Więcborgu, okazaliście się niepokorni i w tej dyscyplinie typowo strażackiej zdobyliście pierwsze miejsce. Byliście przez cały rok mistrzami województwa. Również wam za to dziękuję, że organizowaliśmy halowe mistrzostwa województwa w piłkę nożną. No i tu też można było na was liczyć. Byliście przez cały rok mistrzami województwa kujawsko-pomorskiego w halowej piłce nożnej. Są wśród was osoby, które były mistrzami województwa w kręgle. Braliście udział w innych również zawodach, w tenisie stołowym. Co prawda na turnieju tenisa stołowego służb mundurowych pani Beacie raz nie udało się przy ścięciu przytrzymać paletki i zawodniczka z drugiej strony otrzymała cios. Ale to wszystko w ramach walki. Za te wszystkie dokonania, wzruszenia z mojej strony serdecznie wam dziękuję. Przyszedł czas, abyśmy przekazali komendę już w młodsze ręce. Stary powinien odejść. Przychodzi młody i chcę powiedzieć do nowego komendanta, zacznę tak. Hieronim Ślewicki. Była taka postać w tej komendzie,
przyjechał kiedyś do mnie do Tucholi i mówi: słuchaj, Leszek, mój kumpel ma syna w szkole aspiranckiej i oni tam już kończy tą szkołę i wiesz, taką pracę musi napisać, właściwie wykonać. Chodzi o przekrój motopompy, a my nigdzie nie możemy znaleźć, bo chodzi o starą motopompę PO4. Dobrze, mówię, my tutaj gdzieś tu Tucholi mamy, bo to kiedyś się tak robiło, że jakieś części z jednej się wyjmowało, do drugiej i tam jakieś korpusy pozostały. Dałem mu tą motopompę, nie wiedząc, że przy okazji tworzę sobie następcę, ponieważ ta motopompa trafiła do Poznania i pracę dyplomową z mojej motopompy zrobił kabat. I niech się przyzna, że tak było. To najpierw wziął moją motopompę, a teraz bierze całą komendę. I to dobrze. Tak powinno być. Jestem pewny, że ta komenda idzie w dobre ręce. I myślę, Tomek, szanuj ludzi, a ludzie ciebie też będą szanować. Wam wszystkim naprawdę serdecznie dziękuję. O zabranie głosu proszę przybyłych gości. Czołem druhowie. Po tak lapidarnym przywitaniu należałoby stwierdzić, że rzadko zdarza się sposobność, aby szef Sejmikowej Komisji Bezpieczeństwa mógł podziękować komendantowi powiatowemu Straży Pożarnej. Tym szybciej gnałem z Bydgoszczy, żeby zdążyć na 12:00. Bo tak zaznaczono termin dzisiejszego spotkania. Pewien pan, Władysław, rozmawiał z młodym człowiekiem. Zadał mu pytanie: kto ty jesteś? Chłopiec odpowiedział: Polak mały. Jak się potoczyła dyskusja dalej, wszyscy wiemy. Natomiast do tego rozważania należało dodać wypowiedź pana Romana, który mówił tak: Polakiem jestem i mam polskie obowiązki. Obydwa te stwierdzenia można byłoby połączyć klamrą pojęcia służby. Na tym placu po raz kolejny mówię o służbie. I myślę, że nie będę mówił inaczej w kolejnych razach. To, co ma budować państwo, zostało połączone w słowie służba z kulturą, z szacunkiem dla drugiego człowieka. I tym prędzej jechałem tutaj, żeby podziękować panu kapitanowi za przykład służby. Służby ofiarnej, służenia krajowi, Polsce oraz człowiekowi. Myślę, że moje podziękowanie złożone osobiście oraz podziękowanie, które składam w imieniu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, powinno uwypuklać tą cechę, że służba to nie jest tylko zarządzanie rozkazami, to jest budowanie wszystkiego to, co jest szlachetne obok nas, podrywanie szlachetności, które tkwi w człowieku, w każdym z nas. Ja po krótkiej znajomości powiem wprost Leszkowi, mogłem obserwować, jak wzrasta wszystko dookoła niego. I chciałbym podziękować, że również we mnie pobudził pewne rzeczy do wzrastania. Myślę, że tak jak tutaj stoimy, każdy ma swoje osobiste przemyślenia. Ja swoje po części odkryłem. Panie komendancie, po raz ostatni dziękuję. I nowemu komendantowi również życzę, aby służył naszej społeczności lokalnej, budował wszystko to, co dobre i tak jak powiedział komendant, szanował ludzi. Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu proszę przedstawiciela załogi komendy, panią starszą kapitan Magdalenę Malinowską. Padło zaszczytne zadanie w imieniu całej załogi Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółmi Ukraińskim. Składam podziękowania i życzenia odchodzącemu na zasłużoną emeryturę komendantowi. Kończy Pan służbę w PSP. Nie pracę, lecz służbę. Ten długi okres Pana życia poświęcony Państwu i obywatelom jest okresem wielu wyrzeczeń i zmian planów życiowych, wielkiego wysiłku, którym towarzyszył stres i poświęcenie w służbie. Poświęcenie, które stało na straży życia, zdrowia i mienia obywateli, kosztem własnego czasu wolnego, własnego zdrowia. Konfucjusz powiedział: wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować nawet jeden dzień w swoim życiu. Jesteśmy przekonani, że taką właśnie pracę Pan podjął, że służba dawała dużo satysfakcji. Dał się Pan poznać jako dobry organizator, kompletny przełożony. Przez lata budował solidne podstawy funkcjonowania naszej instytucji, dzięki czemu cieszymy się tak dużym zaufaniem społecznym. Uczył kolejne pokolenia strażaków rzetelności i sumienności. Uświadamiał, że na naszej służbie ciąży ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie ludzkie. Starał się przekazać pasję i wiarę, że praca może być czymś więcej niż tylko sposobem zarobkowania. Zwycięzcy i ludzie sukcesu problemy traktują jako wyzwania i szansę do własnego rozwoju, pomocy sobie i innym. Pan z pewnością jest zwycięzcą i człowiekiem sukcesu. Zbudował Pan zespół, który jako formacja działa skutecznie, dzięki czemu cieszymy się tak dużym zaufaniem społecznym. Za to bycie razem i przygotowanie do wspólnych zadań serdecznie dziękujemy. Chciałabym, aby mottem okolicznościowym skierowanym do Pana była myśl duńskiego filozofa i poety. Życie można zrozumieć, oglądając się za siebie, ale żyć można tylko patrząc przed siebie. To motto pasuje najlepiej do dzisiejszej chwili, która łączy w swoisty sposób przyszłość z przeszłością. To, co się kończy z tym, co się zaczyna. Dzisiaj ogląda się Pan za siebie, podsumowując zawodową przeszłość. Jest czas na wspomnienia, które na zawsze pozostaną w Pana świadomości. Wspomnienia początku służby, wspomnienia miejsc, w których Pan służył, osób, które wtedy z Panem były. Chcielibyśmy, aby i ten dzień stał się udziałem tych wspomnień. Jest i druga część motta, która nam dziś towarzyszy. Życie to patrzenie w przyszłość. Mówią, i nie bez racji, że emerytura to dopiero początek życia. Zorganizowanie w pełnym relaksie, bycie dowódcą samego siebie, organizatorem własnych poczynań. Życzymy Panu właśnie takiego relaksu. Zasłużył Pan na to swoją długoletnią służbą w PSP. Niech zawsze towarzyszy Panu optymizm. Żywimy nadzieję, że nadchodzące lata upłyną w zdrowiu, przyniosą radość, zadowolenie i satysfakcję, umożliwią korzystanie z uroków życia pozbawionego obowiązków zawodowych, realizację marzeń i rozwijanie pasji. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Panie komendancie wojewódzki, panie komendancie powiatowy, drogi Leszku, pozwól, że zanim wręczymy Ci upominki, prezenty, które dla Ciebie przygotowaliśmy, jako Twój długoletni zastępca, podziękuję Ci za wspólne lata służby. Myślę, że można powiedzieć bez przesady służby, która wpisała się w historię tej komendy szczególnie. Nie będę wymieniał wszystkich osiągnięć, ale to wszystko, co nas otacza, to, co widzimy, to są rzeczy, które pod Twoim kierownictwem, dzięki Twojej otwartości udało się wspólnie zrealizować. Byłeś dla nas kopalnią pomysłów, studnią, z której my czerpaliśmy i mogliśmy wiele zadań podczas Twojej komendantury zrealizować. Ja osobiście jestem z tego dumny i cieszę się, że dzięki Twojej otwartości mogłem również swoją małą cegiełkę do tego wszystkiego
dołożyć. Służba z tobą była dla mnie wielką nobilitacją, powodem do zaszczytu, a doświadczenie zawodowe, które uzyskałem podczas tych prawie 9 lat, na pewno będzie procentowało w dalszym pełnieniu mojej służby. Wiem, że nie odchodzisz na emeryturę i nie zrywasz z pożarnictwem. Trudno jest zerwać z pożarnictwem, jak się ma w domu dwóch oficerów pożarnictwa. Ale na tą emeryturę życzyłbym ci przede wszystkim spokoju i zdrowia, żebyś realizował swoje marzenia, swoją pasję. I powiem tutaj w przenośni i dosłownie, żebyś zawsze szczęśliwie dobijał do portu, do jakiejś mariny. A jak będziesz chciał poczuć twardy grunt pod nogą i poczuć i przypomnieć sobie, że w dalszym ciągu, chociaż na emeryturze jesteś strażakiem, to pamiętaj, że zawsze ze szczerością i z otwartością będziemy cię witać w naszych progach. Jeszcze raz dziękuję ci za wspólną służbę i życzę zdrowia i wszystkiego najlepszego na zasłużonej emeryturze. Dziękuję bardzo. Tu masz od nas prezent, dzięki któremu będziesz mógł utrwalać, jak wypoczywasz na emeryturze i jak przyjedziesz do nas, to się podzielisz swoimi... Dobrze. Proszę bardzo. Dziękuję. Dobra. Daj, zabieraj. Wszystkiego dobrego. Proszę, proszę. Dobrze pamiętać. Pokaż mi do kamery może. Do kamery. Co to jest? Pokażcie. To jest takie... Żeby rozweselić emeryta. Dziękuję. To jest proszę bardzo. Panie komendancie. Dziękuję bardzo. Podział na prawo, patrz! Włączyć ostatnie w służbie sygnały alarmowe. Zastępcę Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Starszego Brygadiera Bogdana Sowińskiego o dokonanie ceremonii pasowania na emeryta. Pasujecie na strażaka emeryta. Strażak pożarny. Wszystkiego dobrego. Życzę do zdrowia. Wszystkiego najlepszego. Podział baczność. Podział na prawo. Patrz. Poczet sztandarowy, baczność, sztandar odprowadzić. Spotkaliśmy się tutaj też po to, żeby jakby pożegnać mnie. Przechodzę na emeryturę, o czym wszyscy wiecie Państwo. Witam serdecznie pana Tomasza Leszczyńskiego, byłego komendanta Kujawsko-Pomorskiego komendanta. Serdecznie witam. Witam dyrektora Kujawsko-Pomorskiego komendanta pana Bogdana Sowińskiego.
witam serdecznie wszystkich komendantów powiatowych. Witam naczelników Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży z Torunia. Bardzo serdecznie witam samorządowców z terenu z powiatu sępoleńskiego. Wszystkich samorządowców, starostę, wicestarostę, burmistrzów i pana wójta. Serdecznie witam przedsiębiorców z terenu naszego powiatu. Witam serdecznie. Witam również nadleśniczych z nadleśnictwa i Lutówka i Zamrzenicy. Przepraszam, z Lutówka i z Runowa. Bardzo witam też pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej Sępólna Krajeńskiego, są obok na sali i emerytów, jest tam ich tam grupa około 40 ludzi, też się zmieścili. Serdecznie witam. No i cóż, przyszedł czas podziękować Państwu za współpracę, za te ponad 8 lat, które miałem przyjemność spędzić tutaj razem z Wami w Sępólnie. A skoro przyszedł czas odejścia na emeryturę, to również przyszedł czas przejęcia komendy. Witam również starszego kapitana Tomasza Kowata, który przejął obowiązki komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskiej. To tyle z mojej strony. Jeśli ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, zapraszam. Bo zarówno dla naszego biura, jak i dla mnie, jest to ostatni dzień w służbie, tak to można powiedzieć, bo w zasadzie po służbie, bo dzień roboczy kończy. Jutro zaczynamy już inne życie. Leszku, pamiętam, kiedy zaczynałeś pracę do Sępólnia, kiedy wprowadzałem cię do Sępólna, kiedy wcześniej rozmawialiśmy i proponowałem w ogóle przejście do Sępólna. Wtedy nie bardzo byłem pewien, czy to dobre posunięcie. Czas okazał, że to było bardzo dobre posunięcie, że sprawdziłeś się na tym stanowisku, co z pewnością doceniają i samorządowcy, i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej. Dziękuję Ci za te wszystkie lata. 9 chyba już, tak? Niecałe. 9 lat komendantowania Sępólna. Życzę Ci, aby już nie w mundurze, już poza służbą, żeby życie przynosiło same pozytywne emocje, żebyś miał każdego dnia powody do radości, żeby każdy dzień przynosił Ci miłe niespodzianki. Niech będą dla Ciebie wszystkie dni miłe. Otoczenie oczywiście kochającej rodziny, powiększającej się rodziny, aby było wszystko, jak najlepiej układało się, żeby wszystko się spełniało, żeby wszystkie Twoje marzenia się spełniły, rejsy udały, żeby się kawa, żeby była co wspominać. Wszystkiego dobrego. Szanowni Państwo, pozwólcie, że komendant wojewódzki za chwilę dojedzie do nas, dołączy, z pewnością też coś powie do Państwa, a szczególnie do własnego za chwilę emeryta, bo to jeszcze kilka godzin zostało, na czym będzie mógł też posługiwać się tym tytułem emeryta. Co prawda już oficjalnego pasowania dokonaliśmy na placu komendy. I chcę Państwu powiedzieć, że na godność emeryta strażaka trzeba sobie zasłużyć. Istotnie tego słowa używam, bo to jest służba. To jest służba bardzo odpowiedzialna, bardzo ciężka. Służba, która niesie z sobą wiele wyrzeczeń. A dziś przychodzi czas taki, że każdy dzień będzie niedzielą. Że każdy dzień będzie wolny od pracy.
i panie panowie, którzy tu stoją, ja za chwilę też do nich dołączę, jeszcze będą za to płacili, że będziemy w niedzielę mogli się budzić i dzień trwało jak najdłużej. Proszę Państwa, ja powiedziałem to na placu komendy powiatowej, że ta komenda nie należała do łatwych w kierowaniu. I tym bardziej gratulacje kieruję do Leszka, że jemu przez te 8, ponad 8 lat udało się tą komendę wyprowadzić tak, że na wielu płaszczyznach ta komenda była wzorowo prowadzona. Dziś to dziękujemy bardzo za to. Dziękujemy za cały wkład włożony w umacnianie bezpieczeństwa pożarowego, ale my również dziękujemy za to, że byłeś otwarty na każdą propozycję, otwarty na to, co płynęło z Torunia. Jednocześnie wychodziłeś... Nie wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse. Jednokrotnie wychodziłeś sam z propozycjami, jak Drogona to opowiada, w sposób właściwy, należyty wykorzystałeś to wszystko, wykorzystywałeś to wszystko, co właśnie było możliwe do wykorzystania. Proszę Państwa, ten dzień tam na placu okazał się, bo niektórym łzy pociekły. On nie powinien być smutnym, on powinien być radosnym, bo człowiek, który zasłużył sobie na emeryturę, ma się cieszyć tym właśnie, co może poprzez swoje zasługi teraz zyskać. I oby ten każdy dzień był dla Ciebie tak radosny, był wesoły. Dziękując Tobie, ja w imieniu Komendy Wojewódzkiej, w imieniu wszystkich naczelników życzę i dziękuję za służbę. Wszystkiego dobrego. Bardzo poważną rozmowę. Ja byłem zdziwiony, że to już 9 lat i właśnie tu przedstawiał, że chciałby mieć o mojej opinii jako zarządu powiatowego, aby drugi Leszek został komendantem. No był ten dzień przyjemny, pamiętam komendancie, także ten dzień trudno zapomnieć. Wiadomo z jakiej okazji. Dlatego też ta 9 lat było naprawdę wspaniała współpraca między komendą, a przede wszystkim ochotnikami. Mamy na terenie 34 jednostki, jednak komendant praktycznie każdą jednostkę co roku odwiedza. Dlatego też serdecznie dziękuję Ci, Leszku, za tak wspaniałą współpracę, za sympatię do ochotników. Bo to było naprawdę dla nas wielka satysfakcja, wielka sprawa. Dlatego też ja myślę, że chcę odczytać takie podziękowanie zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej RP, zarządu oddziału powiatowego w Sekulnie Krajeńskim, druh starszy kapitan Leszek Rugiel. W związku z przejściem na zasłużoną emeryturę składam serdeczne podziękowania za cud włożony w zapewnienie bezpieczeństwa na terenie powiatu sandomierskiego. Szczególnie dziękuję za wspaniałe działań, szeroką współpracę z jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzięki druga zaangażowaniu, oddaniu sprawom modernizacji i rozwoju systemu ochotniczej przeciwpożarowej strażnicy są prawidłowo przygotowane do naniesienia pomocy ludności w ramach akcji ratowniczo-gaśniczej. Zostając wyrażanym pamięci życzę
wielu zadowolenia płynącego od poczucia dobrze wykonywanej służby oraz pełnienia planów. Proszę o przyjęcie życzeń szczęścia osobistych oraz wszelkiej pomyślności. Jeszcze raz Bóg Ci zaprawdyszku. Chciałbym zawsze przyjąć, że nie wiem, że to jest i dziękuję.
jako radna Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, byłam stworzona jako poseł Rzeczypospolitej Polskiej. I za wszystkie te kadencje bardzo Ci serdecznie dziękuję. Jesteś niesamowitym człowiekiem, szalenie aktywnym, ale też bardzo rozsądnym, bardzo mądrym, bardzo życiowym, bardzo ludzkim. Byłeś komendantem, byłeś człowiekiem, byłeś blisko ludzi. To, co zawsze mi przyświecało. Więc udało nam się zawsze wygrać na tą samą nutę. Za całą współpracę, za to, co udało nam się wspólnie dzięki Tobie zrobić, bardzo serdecznie Ci dziękuję. Jesteś wielki i taki pozostań. Życzę Ci, żebyś na swojej nowej drodze, ścieżce życia był nadal tak aktywny, tak pomysłowy, tak prężny i żebyś był dobrze wykorzystywany dzięki swojej wspaniałej. Gratuluję Ci tego, co osiągnąłeś tej życzliwości ludzkiej, bo zebrani tutaj świadczą o tym, że masz ogromny szacunek przez ludzi i życzę Ci, żebyś był szczęśliwy w przyszłości na tym nowej drodze życia. Dziękuję. Panie komendancie, szanowni goście, już tyle słów dzisiaj upadło. Myślę, że są to szczere słowa od serca. My jako samorządowcy chcielibyśmy też od serca komendantowi podziękować za te 9 lat, za to, co zrobił pan komendant na rzecz powiatu sandomierskiego, mieszkańców tego powiatu, też na swoich zasobach. To zawsze potwierdza, że muszę inwestować swoje zasoby, to pan robi. Za to wszystko serdecznie dziękujemy na tą dalszą część swojego życia i ten stoły rozkoły, bo my to samorządowcy tak ładnie podmierza ten czas, ale bardzo pomału, bardzo pomału, bardzo pomału. Dziękujemy jeszcze raz komendancie za wszystko. Dziękuję. Thank you.
Czasem te powroty bardziej późne, dla niektórych wczesne, ale to wszystko dla dobra służby. Także serdecznie chciałbym podziękować całej mojej rodzinie za to, że byli tak wyrozumiali dla mnie, że mogłem wykonywać swoje obowiązki, jakby oddając się im bez reszty. Bo tylko wtedy można odnieść sukces, jak się to robi, jak się to, co się robi, się lubi i robi bez żadnych ograniczeń. Jeszcze raz, moja kochana rodzino, dziękuję wam bardzo. Teraz, ponieważ czas pan komendant Tomasz Jeszczyński wcześniej miał przyjemność napomknąć, że to nie tylko ja odchodzę na emeryturę. W związku z tym załoga Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Centrum Krajeńskim chciałabym podziękować byłemu komendantowi Tomaszowi Leszczyńskiemu za miłą współpracę, za to, że nas wspomagał, za to, że mogliśmy realizować swoje plany, zamierzenia. Przepraszamy, panie komendancie, jak coś nie wyszło. Staraliśmy się. Wszystko nigdy nie wyjdzie, ale za te wszystkie lata współpracy chcieliśmy serdecznie podziękować. Chcieliśmy również podziękować zastępcy komendanta, panu Sowińskiemu, który jest jeszcze w służbie, ale niektórzy mówią, to się sam przyzna, że też już będzie kończył służbę. I dzisiaj jest to okazja, żebyśmy obydwu panom podziękowali serdecznie. Serdecznie dziękujemy. A ponieważ dziękujemy tym, którzy odchodzą, również podziękujemy i przywitamy tego, który objął stanowisko. Jak państwo wiecie, dzisiaj Kujawsko-Pomorski komendant wojewódzki przejął obowiązki. Również chcielibyśmy pogratulować jako załoga panu komendantowi Januszowi Kalachowi. Jest to początek, że... Ale pokażę, ale sam... Wiadomo, że
jesteśmy słabiejsi, czy tak? Ciekawe, czy podobnie do siebie.